Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, dzisiejsza partia pochodzi z 2018 roku, rozegrana pomiędzy Hikaru Nakamurą a Viswanathanem Anandem. Viswanathan Anand, mistrz świata od 2007 do 2013 roku. Wspaniały człowiek, inteligentny, niesamowity zawodnik, który przekroczył również 2800 ranking w swojej karierze. Białymi z kolei gra Hikaru Nakamura, czołówka światowa, niegdyś bardzo ścisła, teraz troszkę szersza, troszeczkę mu ten ranking spadł, jeśli chodzi o partie klasyczne, ale jest niesamowitym blitzkarzem, jest niesamowitym zawodnikiem, który potrafi liczyć warianty bardzo dobrze, bardzo dokładnie. W internecie wiedzie naprawdę wielki prym, chyba jako jeden z nielicznych przekroczył na platformie chess.com 3300 ranking. Spróbujcie się z nim porównać. No, ciężka sprawa, a zawodnik naprawdę genialny, jeśli chodzi o grę. Kiedyś osobiście, powiem Wam szczerze, nie za bardzo za nim przepadałem, ponieważ lekko arogancki i wiele historii słyszałem o nich, które no, nie powinny mieć miejsca, jeśli chodzi o jego zachowanie takie no, aroganckie generalnie. Ale troszeczkę jakby się zmienił. Polubiłem go nawet za jego komentarze, to co robi dla szachów, za jego streamy, za jego YouTube'a. Także serdecznie polecam do pójścia za Hikaru Nakamurą i obejrzenie jego materiałów. No ale to jest zawsze kwestia gustu. No i moi drodzy, ta partia była rozegrana tempem blicowym. No właśnie. Anand w Blica też jest dobry, też był uważany za jednego z najlepszych na świecie. No ale Nakamura w tym czasie, myślę, że w 18 roku już grał lepiej od Ananda, jeśli chodzi o Blica. Zobaczmy, jak ta partia się potoczyła. Posunięcie d4 ze strony Nakamury, skoczek f6, tak grają i goniec f4 i posunięcie d5. No i teraz tak. Mamy taki system troszeczkę londyński, prawda? Czyli goniec f4 powoduje to, że mamy tutaj tak zwanego Londyna. W ten sposób białe grają, chcąc uniknąć teoretycznych ścieżek, skomplikowanych ścieżek. Czyli Nakamura postanawia grać szachy proste, na co Anand jak najbardziej ulega. No i teraz uwaga, ulega? Źle powiedziałem. Dobra, w każdym razie gramy dalej. Posunięcie e3 ze strony Nakamury, normalna sprawa. Tutaj białe postanawiają ustawić pionka e3 i pionka c3. To charakteryzuje system londyński szczególnie, bo jeszcze można przejść do gambitu hetmańskiego, grając c4, prawda? Prawda? No i w tym momencie Anand gra e6. Ja tutaj polecam swoim uczniom, którzy zaczynają swoją przygodę, żeby pamiętać o rozwoju wszystkich figur, żeby wyszedł sobie tutaj goniec. No ale Anand zagrał e6, tutaj wyjadacz miał inną koncepcję gry. Ten goniec również będzie miał opcję na rozwój w inny sposób. Zobaczmy, jak to się potoczyło. Skoczek d2 ze strony Hikaru Nakamury. No właśnie, ktoś by mógł powiedzieć, dlaczego skoczek nie wyszedł aktywniej na pole c3, no ale zauważmy, że ten pionek nie będzie miał potem opcji na wyjście i na jakąś aktywną grę. Dlatego skoczek d2. Po prostu skoczek d2, goniec na d6. Ciekawe posunięcie. Ciekawy ruch, który chce wymienić od razu aktywną figurę przeciwnika. No i to jest sprawa, myślę, że prosta. Skoczek z G na F3. No i właśnie tutaj się pojawia taki motyw, bo Anand wybija tego gońca i pionek wybija na F4. Pionki zdwojone, ale można powiedzieć, że to jest złe ustawienie, ale właśnie są też korzyści dla białych, takie między innymi, że skoczek wędruje na e5 i te dwa pionki tutaj jego bardzo dobrze wspomagają. To taki plan jest oczywisty. Jeszcze jest wolna linia e, po której wieżyczka mogłaby grać w przyszłości. Także takie ruchy są spotykane, to nie jest coś strasznego, nic, że tak powiem, złego. Anand na to przystaje i gra posunięcie hetman d6, od razu atakując pionka na f4. Opcje hetman b4 z jakimiś pułapeczkami się pojawiają. No zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Posunięcie g3. Można byłoby zagrać skoczkiem na e5, ale ten skoczek wiecznie tu by nie stał, ponieważ w tym momencie, znaczy nie w tym momencie, tylko po skoczek e5 można było próbować dochodzić do ruchu f6, ale po skoczek e5 jest też hetman b4. Zauważcie, dwa pioneczki wiszą. Jeden z nich chyba ginie. Więc za szybko skoczkiem też niedobrze. Skoczek d4 bronić na d4 musi. G3 ze strony Nakamury. B6. No właśnie, zauważcie, że ruch B6
daje możliwość rozwoju gońcowi na A6 i wymiany tego gońca. Jeżeli goniec zagrałby na G2, to wtedy goniec A6 nie pozwalamy królowi zrobić roszady. Sprawa myślę, że prosta. C3 ze strony Nakamury to już nie pozwala na żadne tutaj pułapeczki i broni przy okazji punktu D4 dosyć mocniej, że tak powiem. Roszada ze strony Ananda, goniec D3. No właśnie. Anand wyczekał teraz tą opcję, żeby ruszył goniec, żeby zagrać gońcem na A6. Bardzo logiczna sprawa. Nakamura wybił, skoczek wybił i hetman E2. No właśnie, tutaj też się pojawia strata tempa ze strony czarnych, ale przy skoczkach i zamkniętej pozycji nie ma to wielkiego znaczenia, bo jest atakowany skoczek i on nie może pójść aktywnie. Musi wracać do swojego obozu na B8, ale nie przejmujmy się tym za bardzo, ponieważ skoczek tutaj będzie miał bardzo fajną grę, już pokazuję jaką. Posunięcie A5 ze strony, przepraszam, A4 ze strony Nakamury. Ten ruch jest logiczny i to jest typowe takie ustawienie też pionków w Londynie. Ten pionek będzie chciał zmierzać tutaj do góry i atakować skrzydło hetmańskie, jak również łapie troszeczkę przestrzeni. No taki ruch klasyczny, normalny. Ale właśnie, co zrobić z tym skoczkiem? C5, gramy C5, tak zagrał Anand i ten skoczek zmierza na pole C6. Nie grajmy skoczkiem na C6 przed pionkiem C7. To też ma swoje duże minusy, no jest cięższy rozwój po prostu. Zagrajmy najpierw do centrum pionkiem, atakujmy, a potem wspomóżmy to tu właśnie skoczkiem na C6. Roszada ze strony Hikaru Nakamury i skoczek C6 zagrywa właśnie Anand. No i zauważmy, ocenimy pozycję tak naprawdę. Ta pozycja jest równa, ale to jest blitz, a z równej pozycji myślę, że się bardziej cieszy tutaj Anand grający kolorem czarnym. Gdzie nic mu nie grozi, pozycja jest dobra, plan jest prosty, gramy po liniach, na przykład C8. No zobaczymy, jak to się dalej potoczyło. Posunięcie skoczek B3 ze strony Nakamury i wieża ruszyła z A na B8. No to też jest logiczny ruch, bo zauważcie, że czarne są już przygotowane na to, że jak wymieni się tutaj pionek na C5, to pionek wymienia na C5 i wieża łapie super aktywność na linii B. Bardzo ciekawe zagranie. Wyczekujące, powiedzmy. Wieża z F na D1 i skoczek, dzięki temu, że skoczek jest na B3, poruszył się do centrum bardzo aktywnie. Zauważcie, że tutaj to też nie spełnia jakiejś wielkiej roli. Można by było tak zagrać ruch normalny jak najbardziej. No ale nie wymieniajmy potem, tylko postawmy wieżę na C8, żeby wszystkie figury grały. Ale skoczek przede wszystkim na E4 już się czuje bardzo dobrze. No pozycja jest cały czas około równości, ale można by powiedzieć, jakby tutaj Anand łapał malutką inicjatywkę, jakby już powoli budował tutaj swoją przewagę. Zobaczmy, jak się potoczyła partia dalej. Często to powtarzam, wybaczcie. Hetman na C2 ze strony tutaj Nakamury, wieża z F na C8. Sprawa bardzo prosta, bardzo logiczna. Idę na hetmana pośrednio. Już grożę jakimiś tutaj strzałami, skoczek B4, skoczek D4. Różnie może się wydarzyć. No Nakamura nie wytrzymał i zbił od razu na C5 i pionek zbił na C5. No i posunięcie teraz Nakamura zagrywa skoczek C1. Wycofał skoczka. No to już najlepszy wybór niestety nie jest, ale sprawdźmy sobie. Bo tutaj następuje też, mogłaby nastąpić ciekawa kombinacyjka. Nakamura na pewno ją widział, ale stwierdził, że pozycję będzie miał taką trochę gorszą. Zobaczmy, jakby mogło nastąpić. Hetman mógłby zbić na E4. Tutaj należałoby wybić od razu z atakiem na skoczka. Wieża wybija, wybijamy tutaj. No i atakujemy teraz tutaj na B3 i to jest ten duży plus. No jeżeli skoczek by wybił na C5, co jest też możliwe oczywiście, ale wieża zbija na B2 i zauważcie tutaj pionek bardzo groźny. Wszystko się trzyma, Anand na to na pewno liczył. Trzeba by było zrobić jakiś lufcik, żeby nie było niespodzianek na D8 z matem. No ale aktywność myślę, że czarnych jest po prostu lepsza. No dobrze, tak nie poszło. Mogłoby nastąpić na przykład skoczek D2, wieża bije B2, skoczek bije F3. Ten pionek był dosyć taki przeszkadzający białemu, no ale po wieża C2 zauważmy, że tutaj atakujemy pionkę. No i ta pozycja jest no koło równości, ale myślę, że tak patrząc z ludzkiego punktu widzenia, czarne mają po prostu fajną opcję na zbicie piona. Nic tu za bardzo też nie grozi. Skoczek stoi dobrze, wieża stoi dobrze.
Przejdźmy dalej, jak było w pozycji. No niestety tutaj dla Nakamury skoczek C1, wycofanie figury już powoduje pewne tutaj fajne zagrania ze strony Ananda. Anand schodzi szybciutko z tego rentgenu, zagrywa hetman C7. Możliwe byłoby zagranie też C4, to też na pewno dobre posunięcie. Nie, przepraszam, dobrze mówię, tak, przepraszam, już się zakręciłem. Cały czas to bicie jest, ale odbijamy i odbijamy i z tym samym motywem wieża bije na B2. Także C4 byłoby jak najbardziej możliwe, ale Anand nie chciał tych uproszczeń teraz i zagrał hetmanem na C7. Wieża zagrała, przepraszam, pionek zagrał na B3 ze strony tutaj Nakamury i posunięcie hetman A5. Zauważcie, logiczne, proste ruchy, atakujemy pionka, wszystko dzieje się w jak najlepszym, harmonijnym porządku tutaj u Ananda. Jakim kolorkiem byście w tym momencie po 19 ruchach chcieli grać? Myślę, że większość z nas by chciała grać czarnym kolorem. Wieże są aktywne przede wszystkim. Skoczek w centrum, silne centrum. Wszystko gra i huczy. Moi drodzy, skoczek E2 bronić na C3 należy i hetman B6, czyli tak, skoczek odszedł, oczko obrońcy. Oj, bardzo Was przepraszam za ten hałas, ale dzięki za followa, chociaż nie streamuję. Hetman B6 atakuje przede wszystkim pionka na B3. Skoczek już tego piona nie broni, więc hetman z tego ataku zszedł na inną opcję. Wieża z A na B1 i teraz posunięcie C4, moi drodzy. Silne posunięcie. Ktoś by powiedział, no ale bije pionka, atakuje hetmana z tempem. Ale hetman ze skoczkiem robią dobrą robotę na F2. Więc to jest ruch groźniejszy, C4 jest jak najbardziej możliwe. Dlatego skoczek szybciutko zasłonił tutaj na D4 opcję. Jedna wymiana nikomu w życiu nie zaszkodziła. Skoczek wybił i posunięcie C bije B3. I zauważcie, że struktura pionów u białych po prostu się pogorszyła. Szczególnie pionek C3 teraz będzie bardzo cierpiał. Wieża zbiła na B3 i hetman na C5. Czyli proste granie w szachy ze strony Ananda. Naciskamy na punkt C3. Fajerwerków w tej partii akurat nie ma za dużych. Bardziej gra pozycyjna i techniczna. Ale tak też grać myślę, że trzeba umieć. Wieża bije na B8, wieża bije na B8 i ruch C4. No tutaj Nakamura już lekko przesadził, ale silny zawodnik właśnie stara się zawsze szukać aktywności. Może liczył tutaj na jakieś wymiany po ruchu C4, wymiana, skoczek C6, jakieś opcje, że wieża wchodzi. No, szukał jakiejś możliwości tutaj aktywnej gry. Ciężko też powiedzieć, jak grać tutaj białym kolorkiem. No, ciężko zagrać na przykład taki ruch wieża C1, prawda? Żeby pasywnie tutaj bronić wieża C8, można było świetnie grać, tak, czarnymi. No C4, no już wykorzystajmy po prostu słaby ruch tutaj na Kamury. Wieża B4. Mocno naciskamy na punkt C4, gra gitara. I bicie na D5. No ten ruch już przegrywa, prawda? No bo ciężko też wyjaśnić, może Nakamura po prostu podstawił tutaj figurkę. Wykorzystujemy to i bijemy skoczka na D4. Bijemy skoczka na D4. Wieża B1 ze strony tutaj Nakamura. No i jeszcze takie opcje tutaj. Hetman bije C2, no to mogłoby się bardzo źle skończyć dla czarnych, bo wieża B8 mat, więc trzeba bardzo uważać, więc pamiętajmy o swoim królu. G6 ze strony Ananda, lufcik należy zrobić. Wieża dała szacha tutaj na B8, król G7, hetman B2. Jeszcze jakieś opcje związania, jeszcze jakieś cuda może by się działy, no ale nie z Anandem te numery. Anand bije tutaj na D5, wieża zagrywa na B4 i można by powiedzieć, że odbijamy wieżyczkę, ale jest ruch E5. Niestety tutaj dla Nakamury związanie się ładnie broni. Wieża na B5 zagrał Nakamura. No, figurka więcej, tylko ją utrzymać. No i Anand teraz zagrywa bardzo ładny ruch z tempem. Ruch wtrącony, chociaż wiele ruchów tu by wygrywało. Nawet można by było odejść hetmanem, ale wieża D2 powoduje to, że atakujemy również hetmana. Jeżeli wieża by zbiła, to zbijamy hetmana, figura więcej, realizacja już myślę, że dosyć prosta. Hetman zagrał w tej partii jeszcze na B4, no ale posunięcie teraz, po którym się Nakamura już poddał, spróbujmy znaleźć ten ruch. Oczywiście tu jest dużo ruchów, które już wygrywa, ale ruch skoczek na C5 powoduje to, że następuje koniec partii, bo grozi wieża na D1 z matem. No, w partii mogłoby nastąpić po skoczek C5 jeszcze wybicie, ale myślę, że przewaga zbyt duża, tak? Gramy hetman D1,
Król G2, wybijamy na F4. No i tu w zasadzie po partii, prawda? Nie ma co zbierać. Bardzo ciekawa i prosta gra Ananda. Polecam tego zawodnika, polecam też Nakamurę, no polecam w ogóle silnych zawodników, abyśmy się od nich uczyli tych posunięć, tych planów. Mam nadzieję, że analiza przypadła Wam do gustu. Mimo, że to partia blicowa, to błędów tutaj nie było aż tak dużo, tak? Wyobraźmy sobie, jak my byśmy grali blica, ile błędów by było z naszej strony. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Hej!